Co było pierwsze, kura czy jajko? Odwieczne pytanie filozofów. Na pewno przed Wielkanocą ważniejsze jest jajko od kury. Do pieczenia, do gotowania i do dekoracji. Teraz rządzi jajko. 3 palety. Zazwyczaj tyle pani kupuje? Przeważnie, bo tu na dużą rodzinę to wie pan. Aha. Co to takie 3 palety? Na co pójdą? No do koszyczka na pewno. No, na pewno do sałatki jarzynowej z jajkami. No i co jeszcze? No na pewno z majonezem i ogólnie tam na jajecznicę, bo u nas lubią jajka, nie? No w ogóle na święta chyba więcej jajek się kupuje. No, jeszcze muszę tak białe dokupić, tylko nie wiem teraz, gdzie je dostanę, nie? No właśnie szukała pani białych, dlaczego? Dlatego, że się lepiej farbują. Dla dzieci jest, jak się włoży też do tych, to ładniejsze mają kolory, nie? No, dzieci potem wygrzebują nożem, na przykład u mnie córcia lubi tam jakieś gwiazdeczki, nie gwiazdeczki, no to pod spodem wychodzi ten biały kolor taki ładniejszy. W okresie świąt Wielkiej Nocy sprzedaż jajek w farmie Kurzej w Czadrowie wzrasta kilkakrotnie. Sprzedawanych jest nawet 45 tysięcy jaj dziennie. Zakupy u czadrowskiego producenta jaj robią nie tylko mieszkańcy regionu, ale także południowi sąsiedzi.